W związku z dużą liczbą komentarzy, w których skarżyliście się na jakość dźwięku w ostatnim odcinku, postanowiłam go nagrać jeszcze raz. Tak więc, na początek, taka informacja porządkowa: jeśli są wśród Was takie osoby, dla których głośność, jakość dźwięku w tym poprzednim nagraniu była w porządku. No a wiem, że takie osoby są, to informacja dla Was w tym nagraniu nie będzie żadnych dodatkowych wątków i informacji. Z kolei osoby, które zrezygnowały z odsłuchania poprzedniego nagrania właśnie ze względu na jakość dźwięku, zapraszam teraz. Mam nadzieję, że tym razem wszystko od strony technicznej będzie w porządku. Przede wszystkim chciałabym wam też podziękować za te wszystkie komentarze, uwagi, sugestie. No i za wyrozumiałość. Sprawami kryminalnymi interesuję się od dawna. Natomiast podcasty nagrywam od zaledwie kilku miesięcy. Jest to po prostu moje hobby, którym zajmuję się w wolnym czasie. Tak więc wybaczcie, jeśli nie wszystko jest tu zawsze Super profesjonalnie, jeśli chodzi o dźwięk. Natomiast zawsze przykładam bardzo dużą wagę do tej jakości merytorycznej. Najważniejsze jest dla mnie to, by daną sprawę przedstawić Wam rzetelnie. Oczywiście, na tyle, na ile jestem w stanie, nie mam dostępu do akt, bazuję na ogólnodostępnych publikacjach, których listę zawsze znajdziecie w opisie odcinków. W przypadku dzisiejszej sprawy jest to ponad 20 publikacji, artykułów, wywiadów, nagrań wideo. Po tym nieco przydługim wstępie, przejdźmy już do dzisiejszego odcinka. Przeniesiemy się w nim na dolny Śląsk, do wsi Witoszów Górny, w której mieszka ponad 300 mieszkańców. Witoszów Górny, tak żebyście mogli go sobie jakoś lepiej zlokalizować. Leży mniej więcej po środku między Świdnicą a Wałbrzychem, a od obu tych miejscowości jest oddalony o około 10-12 km. I właśnie w Witoszowie górnym mieszka rodzina S. Klasyczne 2 plus 2, czyli mama, tata i dwójka dzieci, chłopiec i dziewczynka. No Mogłaby to być wspaniała polska rodzina jak z obrazka, no ale niestety nie jest ani wspaniała, ani jak z obrazka. Za to bardzo polska, bo rodzice lubią sobie wypić. Libacje alkoholowe, awantury były tam na porządku dziennym. Pili oboje, zarówno ojciec, jak i matka. Najpierw pili razem, potem się kłócili, nierzadko bili. A świadkami tego był wspomniany wcześniej chłopiec i wspomniana dziewczynka, czyli dzieci pary. Dziewczynka ma na imię Małgosia. Przyszła na świat w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, ale jak nie trudno się domyślić, nie ma ona łatwego dzieciństwa. Rodzice nie garną się do tego, by zapewnić swoim dzieciom jakichś przyzwoitych warunków do życia. I chodzi tu nie tylko o warunki materialne, ale też emocjonalne, o jakieś wsparcie, zainteresowanie. No, każde dziecko tego potrzebuje, jeśli nie dostanie tego w domu, to pewnie przez całe życie będzie go gdzieś tam indziej szukać, niekoniecznie we właściwych osobach. W roku 2011, gdy Małgosia ma 18 lat, podejmuje pracę w fabryce telewizorów mieszczącej się w pobliskiej miejscowości. Pracuje na linii produkcyjnej przy taśmie. W tej samej fabryce zatrudniony jest też Jan. Tak brzmi jego oficjalne imię, ale Małgosia będzie go nazywać Adam, bo tak też zwracają się do niego bliscy. Mężczyzna jest od niej starszy o kilka lat sześć albo siedem. Zajmuje też wyższe stanowisko jest kierownikiem jednego z zespołów. Nowa pracownica fabryki od razu wpada mu w oko. W sumie nic dziwnego Małgosia jest młodą, atrakcyjną dziewczyną szczupłą blondynką o dużych oczach. No więc Jan zaczyna się starać o jej względy. Ale tak naprawdę nie musi się jakoś bardzo wysilać, bo już sam fakt, że się nią interesuje, adoruje ją, w jakiś tam sposób dba o nią, to tak naprawdę wystarczy. Małgosia bardzo potrzebuje mieć w kimś oparcie, zwłaszcza że w rodzinnym domu nigdy go nie zaznała. Dziewczyna szybko zakochuje się w Janie bez pamięci. Zauważa co prawda, że mężczyzna lubi zaglądać do kieliszka. Czasem nawet przesadza z ilością wypitego alkoholu, no ale dla niej widok alkoholu czy upojonej nim osoby to przecież nic nadzwyczajnego. Nie traktuje więc tych sytuacji jako czegoś niepokojącego, co mogłoby przekreślić w jej oczach Jana jako potencjalnego partnera. Tym bardziej, że mężczyzna zawsze dobrze traktuje Małgosie. Nie mam mowy o jakichkolwiek wyzwiskach czy rękoczynach. Młoda dziewczyna jest po prostu całkowicie przekonana, że jej wybranek to wspaniały mężczyzna. Para po zaledwie kilku miesiącach znajomości decyduje się zamieszkać razem, a na miejsce wspólnego życia wybierają rodzinny dom Małgosi. Co chyba świadczy o tym, że zbyt wielu opcji po prostu nie mieli, bowiem dom jest malutki, ciasny, nie ma w nim nawet łazienki. Do toalety trzeba po prostu wychodzić na zewnątrz. No i w domu mieszkają też rodzice dziewczyny. Ale jest tam jeszcze poddasze czy też strych, który można przystosować na dodatkowy pokój, i właśnie tam zamieszkują wspólnie zakochani. Na dole natomiast cały czas mieszkają rodzice dziewczyny, którzy niestety często sięgają po alkohol. To zresztą nic nowego, tak już jest od lat. Jednak nieco ku zaskoczeniu i rozczarowaniu Małgosi, Jan zaczyna im regularnie w tym towarzyszyć. Ale nie tylko im, bo mężczyzna z łatwością znajduje wiele okazji do tego, by się napić. Małgosia, pomimo tego, że tych okazji, no, siłą rzeczy też ma wiele, to w tamtym okresie po alkohol raczej nie sięga. Może jakoś okazjonalnie, na imprezach, ale nie na co dzień. Po niespełna roku wspólnego mieszkania Małgosia zachodzi w ciążę, a to sprawia, że stosunek jej partnera do niej znacząco się zmienia. I to wcale nie na lepsze, jak można by tego oczekiwać. Kobieta nosi w sobie dziecko Jana, tymczasem on coraz częściej sięga po alkohol. Aż wreszcie pewnego dnia, podczas jednej ze sprzeczek, dzieje się coś, czego dziewczyna kompletnie się po nim nie spodziewa. Mężczyzna ją uderza. Małgosia nie może uwierzyć w to, że jej ukochany to zrobił, a on, gdy trzeźwieje, też wydaje się zszokowany tym, co się stało. Oczywiście przeprasza swoją partnerkę i zapewnia, że to się więcej nie powtórzy. No ale jak nie trudno się domyślić, nie jest to prawda. Od tamtego dnia ta sinusoida, złożona z wybuchów agresji i przeprosin, będzie powtarzać się już regularnie. I co gorsza, będzie eskalować, mimo tego, że w domu wkrótce pojawi się dwójka malutkich dzieci. Niedługo po narodzinach córki Małgosia zachodzi bowiem w kolejną ciążę, z której przychodzi na świat synek pary. Ma to miejsce w 2014 roku. W tym samym roku umiera ojciec Małgosi, a jej mama, która ma wówczas zaledwie 44 lata, zostaje wdową. Niestety, śmierć ojca nie sprawia wcale, że w maleńkim domku w Witoszowie staje się jakoś spokojniej. Matka Małgosi też jest bowiem uzależniona od alkoholu i regularnie go nadużywa. Do tego kobieta jest dość konfliktowa i między nią, a córką, a także jej partnerem, Często dochodzi do kłótni. Jednak Małgosia i Jan, wraz z dziećmi, najwyraźniej nie mają się gdzie podziać. Mimo tego, że ich rodzina się powiększyła, a warunki, w jakich żyją, są kompletnie nieodpowiednie dla maleńkich dzieci, to oni nadal mieszkają w pokoju na strychu w rodzinnym domu Małgosi. Nad porozrzucanymi na podłodze zabawkami dzieci, łóżeczkiem czy materacem do spania. Zawieszone są sznurki, na których często suszy się pranie. Na szafkach proskładane są różne przedmioty codziennego użytku, narzędzia kuchenne, w tym na przykład nóż. No generalnie miejsca jest tam bardzo mało, a rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania dwójki dorosłych i dwójki małych dzieci jest dużo, więc jak nie trudno się domyślić, panuje tam po prostu bałagan, nad którym trudno jest zapanować. No i często jest tam też zwyczajnie brudno. Gdy pewnego dnia do domu przyjeżdża pracownica opieki społecznej, jest przerażona warunkami, jakie tam panują, określa je jako skandaliczne. Z powodu właśnie tych warunków oraz tego, że dzieci są zaniedbane, zostaje zresztą wszczęte są procedury zmierzające do ograniczenia Małgorzacie i Janowi praw rodzicielskich. Pomocną dłoń próbuje do nich wyciągnąć matka mężczyzny. Kiedy kobieta odwiedza syna, jego partnerkę oraz swoje wnuki w miejscu ich zamieszkania, to jest przerażona. W jej ocenie warunki tam panujące urągają XXI wiekowi. No po prostu tragedia. Dlatego też chce pomóc młodej rodzinie i proponuje, że da im pieniądze na wynajem mieszkania w pobliskiej Świdnicy. Kobieta zezna później, podczas procesu, że nie miała pojęcia, że jej syn bije swoją partnerkę. Para wraz z dziećmi decyduje się skorzystać z otrzymanej oferty, ale poza Witoszowem mieszka tylko przez chwilę, a potem z powrotem wprowadza się do pokoju na strychu w rodzinnym domu Małgosi. A tam niestety coraz częściej dochodzi do awantur, które doskonale słyszą mieszkający w pobliżu sąsiedzi. Małgorzata nigdy się jednak na swojego partnera nie skarży, a wręcz przeciwnie zawsze go broni, tłumaczy. Jednak wiele spośród tych osób, które widzą i słyszą, co się dzieje, nie waha się zgłaszać sprawy na policję, co jest oczywiście absolutnie godne pochwały. Ludzi szczególnie porusza fakt, że w domu jest dwójka malutkich dzieci, które po prostu są zaniedbywane i często pozostają pod opieką pijanych dorosłych. Niestety Małgorzata po urodzeniu drugiego dziecka też zaczyna wspólnie z partnerem pić alkohol. Wydaje jej się, że jeśli będzie piła razem z nim, zamiast robić mu ciągłe wymówki, to jego stosunek może się do niej zmieni. Może Bardziej mu się w ten sposób przypodoba, może wreszcie im się zacznie układać. Oczywiście taki scenariusz kompletnie nie miał racji bytu, ale prawdopodobnie Małgorzata ze swoim bagażem doświadczeń, który dźwigała no, od urodzenia, nie była w stanie tego należycie ocenić. W rezultacie jej działania skutkują tylko tym, że sama uzależnia się od alkoholu a Jan nadal wyładowuje na niej swoją agresję i frustrację. Jednak za sprawą tych anonimowych zgłoszeń i interwencji rodzina zostaje objęta opieką kuratora, a parze zostają ograniczone prawa rodzicielskie. Ograniczone, ale nie odebrane. Dzieci nadal pozostają pod opieką swoich rodziców. Bo co należy też podkreślić, nikt nigdy nie stwierdził, by w ich domu była stosowana przemoc fizyczna wobec dzieci. Z kolei agresja Jana w stosunku do swojej partnerki systematycznie się nasila. Skutki tego coraz częściej widać na ciele kobiety, która po prostu chodzi posiniaczona. Jednak Małgosia pytana przez sąsiadów czy znajomych, co się stało, zawsze tłumaczy, że się potknęła, spadła ze schodów, wpadła na, na drzwi, no. Znamy to, prawda? Prawdą oczywiście doskonale zna pani Anna, czyli mama Małgorzaty, która mieszka w tym samym domu. Kobieta nie chce zgodzić się na to, by takie rzeczy działy się pod jej dachem i wielokrotnie nalega na to, by agresywny partner jej córki się wyprowadził. Domaga się też od niej, by się z nim rozstała. Ale Małgosia jest zbulwersowana tym, że matka się wtrąca, że chce, jak to sama określa, odebrać jej dzieciom ojca. No, w sumie trudno się też dziwić, że pani Anna nie ma u córki żadnego autorytetu, no, ale jednak w tej kwestii jej mama miała akurat w stu procentach rację. Młoda kobieta zdecydowanie jednak woli przeciwstawić się matce niż swojemu partnerowi, i to chyba nie tylko ze względu na to, że Jan jest silniejszy fizycznie. Ona po prostu jest w nim szaleńczo zakochana i nie dopuszcza do siebie myśli, że mogliby się rozstać. Mimo, że Jan coraz częściej wystawia jej uczucia na bolesną próbę. Jednak gdy po wszystkim przychodzi skruszony i przeprasza, Małgorzata za każdym razem wybacza mu. Chce wierzyć, że się zmieni, że to już był ostatni raz, ostatni kopniak, ostatnie wyzwiska od najgorszych. Ostatni gwałt. Obiektywnie rzecz biorąc, nie było na to najmniejszych szans. Nie bez jakiejś terapii, pomocy z zewnątrz. Jednak kobieta nie zdawała sobie z tego sprawy i wszelkie propozycje pomocy odrzucała. Zawsze stawała murem za swoim przemocowym partnerem. Pewnego dnia do rodzinnego domu wpada na chwilę brat Małgosi, który już się usamodzielnił i założył swoją rodzinę. Mężczyzna zjawia się akurat w momencie, gdy trwa kolejna awantura między jego siostrą a jej partnerem. Mężczyzna momentalnie decyduje się stanąć w obronie swojej siostry, wpada do ich pokoiku na strychu i odciąga agresywnego mężczyznę od Małgosi. Jednak dziewczyna zamiast odetchnąć z ulgą i podziękować bratu, to wskakuje mu na plecy i gryzie go w ramię. W ten sposób próbuje go skłonić, by natychmiast puścił Jana. Jak zwykle. Staje po stronie swojego oprawcy, a nie osób, które próbują jej pomóc. Niestety, agresja Jana wobec Małgosi stopniowo z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc eskaluje. Do takiej najbardziej przerażającej sytuacji dochodzi jakoś na jesieni 2015 roku. Para wówczas jest ze sobą już od ponad czterech lat i ma dwójkę dzieci: trzyletnią córeczkę i blisko dwuletniego synka. Awantury między Małgosią a Janem są już wtedy na porządku dziennym. Kobiecie jednak wciąż wydaje się, że go szaleńczo kocha, że bez niego po prostu sobie nie poradzi z dziećmi, z życiem, ze wszystkim. W rezultacie Małgosia jest też bardzo o swojego partnera zazdrosna. I właśnie na jesieni 2015 roku kobieta przyuważa, że Jan wymienia jakieś SMSy ze swoją koleżanką z pracy. Zaczyna go o to wypytywać. Od słowa do słowa wybucha potężna awantura. Zaczynają się krzyki, wyzwiska, padają też mocne raniące słowa. Pijany Jan zaczyna ubliżać swojej partnerce, wykrzykiwać, że jest słaba w łóżku i że jest z nią tylko ze względu na dzieci. Dodam tu, że często podczas tych awantur Małgosia nie pozostaje mu dłużna i nie siedzi cicho, też wyrzuca z siebie to, co leży jej na sercu. No ale jednak to on jest silniejszy, znacznie silniejszy fizycznie i z tej przewagi wielokrotnie korzysta. I wtedy również tak się dzieje: od słowa do słowa, od jednego wyzwiska do kolejnego, od popchnięcia do ciosu. W końcu Jan z furią rzuca się na swoją partnerkę, siada na niej okrakiem, zaczyna ją dusić, zaciska ręce na jej szyi. Małgosia początkowo walczy, broni się, odpycha go od siebie z całej siły, no ale nie ma szans. Jan dusi ją, aż kobieta traci przytomność, po czym kompletnie bezwładną zostawia na podłodze. Małgosia odzyskuje przytomność po jakimś czasie. Trudno powiedzieć jakim, a widok, który dostrzega, po prostu łamie serce i przeraża zarazem. Nad małgosią klęczy jej zaledwie trzyletnia, kompletnie wystraszona córeczka, klepie ją po twarzy i woła: Mama, obudź się. Jest to dla małgorzaty kompletnie nowe i niezwykle przerażające doświadczenie. Nigdy dotąd czegoś takiego nie przeżyła. Nigdy dotąd jej partner nie posunął się do takiego ataku, ataku, który zakrażał jej życiu. Dla te, dlaczego wtedy od niego nie odeszła? Na to pytanie chyba nie ma sensownej odpowiedzi. Zdrowy rozsądek nakazywałby to zrobić, no, ale Małgosia nie kierowała się zdrowym rozsądkiem, tylko chorą miłością. Tak więc mimo tych wszystkich strasznych sytuacji, do jakich coraz częściej między nimi dochodzi. Para trwa razem. Żadne z tych dwojga dorosłych ludzi nie decyduje się przerwać tej chorej, toksycznej, wy, wyniszczającej ich relacji. Po jednej z awantur pada natomiast propozycja ze strony mężczyzny, propozycja, która w jego odczuciu ma zapobiegać w przyszłości eskalacji przemocy z jego strony wobec małgosi. Otóż mówi on swojej partnerce, że gdy następnym razem, pod wpływem alkoholu, znowu zacznie ją wyzywać czy szarpać, to ona ma uderzyć go w twarz. To ma sprawić, że Jan się opamięta i uspokoi. Czy ten sposób kiedykolwiek zadziałał? Nie wiem. Na pewno nie zadziałał 10 kwietnia 2016 roku. Jest to niedziela. W stolicy trwają obchody związane z szóstą rocznicą katastrofy smoleńskiej. A w Witoszowie Górnym to dzień jak co dzień. Małgosia wstaje bladym świtem, bo musi tego dnia pójść do pracy na pierwszą zmianę. Ale dzięki temu stosunkowo wcześnie wraca do domu. W czasie, gdy kobieta jest w pracy, jej partner i mama zajmują się dziećmi oraz wspólnie spożywają alkohol, co zdarzało się w sumie już wcześniej. Małgosi więc zupełnie nie dziwi to, że po powrocie z pracy w niedzielne popołudnie zastaje tę dwójkę pod wpływem. Zabiera się za przygotowanie obiadu, natomiast Jan, mimo że jest już trochę wstawiony, zaczyna bawić się z dziećmi. Generalnie wszyscy są w dobrych nastrojach i nic nie zwiastuje zbliżającej się tragedii. W którymś momencie Jan stwierdza, że wyskoczy do sklepu, bo chciałby się jeszcze drinków napić. Małgosia przytakuje tylko, a gdy mężczyzna wraca zaopatrzony w trunki, pije razem z nim. Co sprawiło, że dobry nastrój prysł? Tego Małgosia już nawet po czasie nie była w stanie sobie przypomnieć. Po prostu, znowu od słowa do słowa zaczynają się jakieś nieporozumienia. Najpierw między parą a panią Anną. A gdy kobieta idzie do siebie na dół, to konflikt wybucha też między Małgosią a Janem. Mężczyzna staje się coraz bardziej agresywny, zaczyna wyzywać swoją partnerkę. I wtedy właśnie Małgosia przypomina sobie o ich umowie, czyli o tym, że w takiej sytuacji ma uderzyć Jana w twarz. Dlatego podchodzi do niego i robi zamach, ale. Nie zdąży uderzyć partnera, gdyż ten łapie ją z całej siły za szyję i zaczyna dusić, ciągnąc przy tym w stronę łóżka. Małgosia wyciąga ręce w poszukiwaniu czegokolwiek, czym mogłaby się obronić. Nie zastanawia się nad tym, co robi. Nie ma na to czasu. Jest przerażona i przekonana, że tylko chwilę dzielą ją od utraty przytomności. Ostatnim razem się obudziła. Ale co jeśli tym razem będzie inaczej? Lewą ręką chwyta jakiś przedmiot, leżący na szafce nóż z 13 ostrzem, który wcześniej przygotowywała posiłek. Automatycznie przekłada go do prawej ręki, gdyż jest praworęczna, i uderza. Tylko jeden, jedyny raz. Już zaczyna brakować jej tchu, gdy zauważa krew i ostatkiem sił mówi o tym Janowi. Bo wydaje się, że to on krwawi. Wtedy dopiero Jan puszcza kobietę, dociera do niego, że faktycznie jest ranny, zaczyna wychodzić z ich mieszkanka, na schodach jednak upada. Małgosia zdąży jeszcze złapać jego głowę, podłożyć pod nią swoje kolana, by nie uderzył o twardą podłogę. Widzi, że z Janem jest kiepsko, ale nie traci zimnej krwi. Stara się mu pomóc jak może, czyli natychmiast wzywa pogotowie. A w oczekiwaniu na przyjazd karetki sama próbuje tamować krwawienie. Krzyczy też i prosi Jana, by ich nie zostawiał. Świadkami tych przerażających wydarzeń jest dwójka maleńkich dzieci pary. Gdy na miejsce dociera karetka, Jan nie daje już oznak życia. Razem z karetką na miejscu zjawia się też policja, która zatrzymuje Małgorzatę. Przeprowadzone przez policję badanie wykazuje, że kobieta ma niemal 1 promil alkoholu we krwi, jej matka blisko 2 promile, natomiast u Jana, któremu badania zostaną przeprowadzone już pośmiertnie, stwierdzono około 2 lub 3 promili. Tu w różnych źródłach znalazłam różne informacje. Natomiast faktem jest, że cała trójka była po prostu pijana. I w tym stanie opiekowała się trzylatką i dwulatkiem. Po zatrzymaniu przez policję Małgorzata nadal się jeszcze łudzi, że może jednak lekarzom udało się uratować życie Jana. Niestety, kolejnego dnia, podczas przesłuchania, dowiaduje się, że jej partner nie żyje. Ona zaś ma zostać oskarżona o jego zabójstwo. Informacja o śmierci Jana sprawia, że Małgorzata wpada w rozpacz, bo dociera do niej, że odebrała życie człowiekowi, no i to człowiekowi, którego zgodnie z jej przekonaniem bardzo kochała. W celi skręca sznur z prześcieradeł. Planuje odebrać sobie życie, ale myśl o dzieciach powstrzymuje ją przed tym czynem. Małgorzata spędza wreszcie niespełna trzy tygodnie. O jej zwolnienie od samego początku mocno zabiega jej obrońca z urzędu, mecenas Paweł Zawadzki. Prawnik widzi na szyi swojej klientki ślady poduszeniu, przegląda dokumentację z listą interwencji, jakie podejmowała policja w domu Małgorzaty i Jana, wysłuchuje jej relacji i jest przekonany, że Małgorzata działała w ramach obrony koniecznej. Czyli zabiła, bo jej własne życie było realnie zagrożone. Te argumenty nie zostają początkowo wzięte pod uwagę przez sąd rejonowy, który podejmuje decyzję o tymczasowym aresztowaniu Małgorzaty. Jej adwokat składa jednak zażalenie na tę decyzję, a sąd okręg okręgowy ją uwzględnia. Małgorzata opuszcza aresz 28 kwietnia 2016 roku osiemnaście dni po śmierci Jana. Na proces może oczekiwać na wolności. Prokuratora bowiem nie odpuszcza i chce, by kobieta odpowiedziała przed sądem za zabójstwo. W oczekiwaniu na proces Małgorzata bardzo chce zmienić coś w swoim życiu, spróbować wyjść na prostą. Wie, że czasu nie cofnie, że Janowi nic życia nie wróci. I że być może to wszystko by się nigdy nie wydarzyło, gdyby nie alkohol. Kobieta postanawia zapisać się na terapię, która ma pomóc jej w walce z uzależnieniem. I właśnie tam poznaje mężczyznę, który również jest pacjentem, a więc leczy się z alkoholizmu. Mężczyzna ten jednak wywiera na Małgorzacie bardzo dobre wrażenie, bo przede wszystkim, tak jak kiedyś Jan, Okazuje jej zainteresowanie i wsparcie. Małgorzata bardzo tego potrzebuje, właściwie nie tylko w tamtym momencie, bo tu można mówić o pewnym deficycie, który nigdy nie został zaspokojony, nawet w dzieciństwie. Relacja Małgorzaty z tym nowo poznanym mężczyzną dość szybko staje się bardzo bliska, a jej owocem jest ciąża. W rezultacie, w momencie, gdy miał już ruszać proces, bo data pierwszej rozprawy była wyznaczona na 16 marca 2017 roku, to okazało się, że nie może do tego dojść, gdyż kobieta w zasadzie na dniach ma rodzić. I faktycznie jeszcze w marcu 2017 roku na świat przychodzi jej trzecie dziecko córeczka Lena. Niestety, ojciec dziewczynki. No znowu okazał się nie być tym właściwym mężczyzną, ich relacja zakończyła się równie szybko jak się zaczęła, a Małgorzata została z dzieckiem sama, a właściwie to z matką, z którą nadal mieszkała w domku w Witoszowie, tym samym, w którym zginął Jan. Małgorzata bardzo chciałaby się stamtąd wyprowadzić, ale nie ma gdzie. Po tragicznych wydarzeniach z kwietnia 2016 roku. Nie jest już w stanie wejść na górę, mieszka więc z matką i maleńką córeczką w jednym pokoiku na dole, w bardzo trudnych warunkach. Matka kobiety nadal nadużywa alkoholu, co dla Małgorzaty jest podwójnie trudne, bo wiadomo, że z jednej strony musi przebywać w towarzystwie pijanej osoby, co nie jest przyjemne, no a z drugiej strony sama walczy z chorobą alkoholową. Próbuje nie pić, a przebywając w takim otoczeniu no nie jest to łatwe zadanie, by wytrzymać. Nie ma z nimi natomiast dwójki dzieci ze związku Małgorzaty z Janem. Po aresztowaniu kobiety dzieci trafiły do rodziny zastępczej, którą zdecydowała się dla nich stworzyć ich ciocia, siostra Jana. Małgorzata marzy jednak o tym, by je odzyskać, by znowu były przy niej. Na to jednak, bez odpowiednich warunków mieszkaniowych i bez prawomocnego wyroku uniewinniającego, nie ma najmniejszych szans. Ostatecznie proces Małgorzaty rusza 12 czerwca 2017 roku. Prokuratura domaga się dla kobiety ośmiu lat pozbawienia wolności. Z jednej strony, mało, jak za zabójstwo. Brane są jednak pod uwagę okoliczności łagodzące to, że w chwili popełnienia czynu miała ograniczoną zdolność do pokierowania swoim postępowaniem. Z drugiej jednak strony można też powiedzieć, że te 8 lat to dużo, jak za zabójstwo w ramach obrony koniecznej. No tylko, czy to była obrona konieczna? Prokurator, a także oskarżyciel posiłkowy w osobie matki nieżyjącego Jana twierdzą, że absolutnie nie. Zdaniem prokuratora wątpliwości w tym względzie nastręcza przede wszystkim fakt, że oskarżona podała w sumie kilka wersji wydarzeń, które rozegrały się tego tragicznego niedzielnego wieczora. Gdy zadzwoniła po karetkę bezpośrednio po zdarzeniu, miała powiedzieć o ugodzeniu partnera nożem, ale w ogóle nie wspomniała o tym, by sama została zaatakowana. A z kolei policjantowi, który pojawił się na miejscu, powiedziała podobno, że robiła kanapki, i jej partner przypadkowo nadział się na nóż. Czy faktycznie coś takiego wtedy powiedziała? Z pewnością tej wersji z kanapką nigdy ani podczas oficjalnego przesłuchania przez policję, ani przez prokuraturę, ani w sądzie nie potwierdziła. Zresztą obdukcja, mocne ślady na szyi, wybroczyny, sine podbiegnięcia wyraźnie wskazywały, że doszło do duszenia. Ale i ten fakt prokuratura próbowała wykorzystać poniekąd na swoją korzyść. Tłumacząc, że do duszenia dochodziło już wcześniej, więc oskarżona powinna być do czegoś takiego przyzwyczajona, przygotowana? No, brzmi to kuriozalnie. Zdaje się, że chodziło tu o to, że w tej sytuacji nie było elementu zaskoczenia, który de facto może przesądzić o tym, że to była obrona konieczna. No, ale nie wiem, jak można przyzwyczaić się do tego, że ktoś kogoś dusi czy bije. I jak przewidzieć, czy tym razem nie posunie się za daleko? W każdym razie w trakcie procesu zostają przesłuchani liczni świadkowie. Osoby postronne, jak na przykład sąsiedzi, zgodnie przyznają, że wiedzą, iż w domu Małgorzaty i Jana dochodziło do awantur i że tą stroną agresywną był Jan. Pojawiają się nawet sfor sformułowania w stylu, że tłukią jak worek kartofli i wszyscy to wiedzieli. Przesłuchiwani są też biegli między innymi z zakresu psychologii i psychiatrii, którzy uważają, że wszystkie wersje wydarzeń przedstawione przez oskarżoną, mimo iż czasem różnią się detalami czy sformułowaniami, jakich użyła, to są spójne. Potwierdzają też, że wydarzenie z przeszłości kiedy to partner dusił Małgorzatę aż do utraty przez nią przytomności, bardzo wpłynęło na jej psychikę oraz reakcję tego feralnego dnia gdy Jan stracił życie. 26 września 2017 roku zapada wyrok sądu pierwszej instancji. Sąd pod przewodnictwem sędziego Janusza Zielińskiego uniewinnia Małgorzatę od zarzutu zabójstwa partnera, uznając, że kobieta działała w ramach obrony koniecznej. Prokuratura jednak składa apelację. zaś sąd apelacyjny faktycznie uznaje, że nie wszystkie istotne wątki Zostały podczas pierwszego procesu wyjaśnione. Kieruję więc sprawę do ponownego rozpatrzenia. Zadaniem sądu jest teraz przede wszystkim ustalenie, z jakiego powodu 10 kwietnia 2016 roku doszło do awantury między Janem a Małgorzatą oraz kto ją sprowokował. Takie bowiem są zalecenia sądu apelacyjnego. Podczas tego ponownego postępowania Dochodzi też do takiego dosyć nieprzyjemnego incydentu. Na świadka zostaje powołana matka Małgorzaty, ale gdy kobieta stawia się w sądzie, jej stan trzeźwości budzi wątpliwości. Zostaje więc przebadana alkomatem, który pokazuje, że kobieta ma pół promila alkoholu. W takim stanie zamierzała zeznawać podczas procesu, w którym ważyły się losy jej córki. No, niestety świadczy to tylko o tym, jak bardzo dysfunkcyjne było otoczenie, z którego wywodziła się Małgorzata. Do przesłuchania pani Anny oczywiście tego dnia nie dochodzi, zostaje ona ukarana grzywną, wyznaczono też kolejny termin, w którym ma stawić się w sądzie. A co do ustalenia przyczyn awantury, nie udało się tak naprawdę przed sądem ustalić jakiejś jednej konkretnej przyczyny. Wiadomo, że pojawiały się jakieś pretensje, oskarżenia o niewierność. Oliwy do ognia dolewała też postawa pani Anny, która chciała, by partner córki się wyprowadził. Ona zaś go broniła. Były też kolejne drinki, które wcale nie rozluźniały tej nerwowej atmosfery, a wręcz przeciwnie. Ponowny wyrok w tej sprawie zapada w listopadzie 2019 roku. Ogłasza go sędzia Joanna Jakubowska-Wiraszka która również nie ma wątpliwości, że Małgorzata działała w ramach obrony koniecznej i należy ją uniewinnić. Co ma zrobić kobieta 1,60 sześćdziesiąt wzrostu z mężczyzną, który ma 1,80 m i jest silnie zbudowany i który ją dusi? Idealnie byłoby, by poczekała. Ma jednak prawo do obrony koniecznej, mówiła sędzia w uzasadnieniu. Podkreśliła też to, o czym opowiadam właściwie przez cały czas w tym odcinku, czyli patologię, która panowała w tej rodzinie w zasadzie od pokoleń. Oskarżona żyła w patologicznej rodzinie, miała świadomość, że takie życie jest normalne. Nie miała oparcia ani w ojcu, ani w matce. W ocenie sądu, to w jakiej rodzinie się wychowywała, miało wpływ na jej dalsze życie, powiedziała sędzia Joanna Jakubowska-Wirażka. Należy jednak podkreślić, że to nie ten fakt, iż oskarżona pochodziła z patologicznej rodziny, czy że przez długi czas była ofiarą przemocy domowej, zadecydował o uniewinnieniu kobiety, ale właśnie działanie w sytuacji obrony koniecznej. Sprawia to jednak, że nie każda ofiara przemocy domowej, która zdecyduje się przeciwstawić swojemu katowi i go pozbawić życia, może liczyć na uniewinnienie. I wyraźnie podkreśla to też adwokat małgorzaty, pan Paweł Zawadzki, w wywiadzie, którego udzielił portalowi świdnica24.pl. Z jego ust padły takie słowa: Tu nie chodziło o działanie w afekcie ani o próbę pozbycia się człowieka, który dręczył ją latami. Yy, zabiła, bo jej własne życie było realnie zagrożone. Gdyby nie złapała za ten nóż, dziś pewnie jej konkubent zostałby skazany za zabójstwo. Jeszcze raz podkreślę, moja klientka mogła umrzeć, broniła realnie zagrożonego życia i tylko dlatego można mówić o obronie koniecznej. Dodam jeszcze, że prokuratura po wydaniu wyroku uniewiniającego przez sąd rejonowy ponownie wniosła apelację, a, ale tym razem sąd apelacyjny 10 czerwca 2020 roku ją oddalił. I tym samym wyrok uniewinniający Małgorzatę S. stał się prawomocny. Ponad cztery lata po feralnym zdarzeniu, w wyniku którego jej partner stracił życie. W tamtym momencie nie żyła już mama pani Małgorzaty, ona sama zaś wyprowadziła się z Witoszowa do miasta i znalazła tam pracę. Jej dzieci wychowywały się w rodzinach zastępczych, dwójka starszych. W rodzinie swojego ojca, czyli nieżyjącego Jana, zaś najmłodsza córeczka w niespokrawnionej z nią rodzinie zastępczej. Pani Małgorzata zyskała drugą szansę na rozpoczęcie nowego życia. Jej adwokat w wywiadzie, którego udzielił gazecie wyborczej po tym prawomocnym wyroku, przyznał, że sam ma spore wątpliwości, czy będzie umiała ją wykorzystać gdyż niestety patologiczne wzorce rodziny są w niej mocno zakorzenione, a ona powiela zachowania, które widziała, których nauczyła się w dzieciństwie. Ja mam nadzieję, że jednak rzeczywiście tę drugą szansę dobrze wykorzystała. W każdym razie po ostatecznym prawomocnym wyroku Małgorzata S nie powróciła już na łamy mediów z jakąś kolejną trudną historią. I tutaj wyjaśnię jeszcze jedną rzecz. W pewnym momencie, w trakcie procesu, pani Małgorzata zgodziła się na publikację swoich pełnych danych oraz swojego wizerunku w mediach. Kobieta udzieliła zresztą wielu wywiadów, dzieląc się w nich swoją historią, i to m.in. z nich korzystałam, przygotowując ten podcast. Natomiast zdecydowałam, że nie będę podawać nazwiska pani Małgorzaty ani publikować jej zdjęcia, bo w moim odczuciu nie ma to sensu i niczemu to nie służy. Jak najbardziej ma jednak sens przypominanie tej historii, tych wydarzeń i przede wszystkim wniosków, które z nich płyną. Bo niestety przemoc domowa jest problemem niezwykle w naszym kraju powszechnym, dotykającym dziesiątki tysięcy rodzin rocznie. I to tylko według oficjalnych statystyk. W rzeczywistości może być ich nawet dwa czy trzy razy więcej. Rodzinom tym niekiedy trudno pomóc, gdyż często same ofiary tej pomocy nie chcą. Pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, pani Małgorzata też nie mogła wyzbyć się przekonania, że proszenie o pomoc, korzystanie z oferowanej pomocy w sytuacji przemocy w domu to wstyd. Wspomniała o tym w jednym z wywiadów. Początkowo nie mogłam tego pojąć, bo obiektywnie to przecież żaden wstyd. Tylko, że ona nie mówiła tego obiektywnie, lecz subiektywnie. A z punktu widzenia ofiary, no jest to wstyd, która, który po prostu ta osoba odczuwa. Przezwyciężenie tego często jest bardzo trudne, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że bez tej pomocy może stać się coś znacznie, znacznie gorszego. Tak jak to było właśnie w Witoszowie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, dziękuję Wam za wysłuchanie go. Informacje o źródłach, z których skorzystałam, znajdziecie, jak zwykle, w opisie odcinka. Do usłyszenia.